Jest gdzie rower zaparkować, motor. Okej. Okay. Bardzo słusznie, w porządku. Dlaczego? No, tyle jest mało miejsca, że wypadałoby. Zwłaszcza, że ludzie parkują nie chwilowo, a na dłuższy okres czasu. Nie ma miejsca na parkowanie w centrum, a to ułatwi. Co Państwo uważają o strefie płatnego parkowania w Tarnobrzegu? Beznadziejnie, drożyzna i cała reszta. Dlaczego Pan tak uważa? No jak na Tarnobrzeg, tak biedne miasto. Pani sądzi, że to jest słuszne? Nie pytamy. Brak w ogóle jakichkolwiek parkingów, także bez sensu całkowicie. To jest poroniony pomysł, no ale jacy włodarze, zresztą maszyna też się właśnie zacięła w tym momencie. No ale dobra. Myślę, że jest okej. Okay. Jest dużo wolnych miejsc, nie jest drogo. Łatwiej znaleźć miejsce dzięki temu. No we wszystkich miastach są miejsca parkingowe płatne, większych, mniejszych. Jak w Opatowie już od dawna są miejsca parkingowe płatne. No ale myślę, że koło bloków, na przykład jest tutaj niedaleko, jest przed blokiem, nie wiem, parking płatny, a gdzie mają parkować? No osoby, które mieszkają w blokach, też mają płacić, nie wiem. Wie Pani co, jest to dobry pomysł, aczkolwiek ja tutaj mieszkam niedaleko, już widziałam, że mi się troszeczkę zagęściło na parkingu przez właśnie strefę, gdzie ludzie zajmują, znaczy no właśnie nie parkują, a próbują tam parkować, chociaż my mamy szlaban. Tak. Że trochę przesadzili. Nie jesteśmy zadowoleni z tego powodu. Dlaczego? Tarnobrzeg był... jest ciężko gdzieś zaparkować, tak. Jeszcze teraz te miejsca są płatne. Trzeba jeszcze za to płacić. Oj, mam gdzie zaparkować, jak będę parkował. Jest więcej miejsc teraz do parkowania. A parking nie kosztuje dużo. I można sobie więcej miejsc. Tu są miejsca, tam są miejsca, można zaparkować sobie samochód. Bo wcześniej to było ciężko zaparkować sobie samochód tutaj w Tarnobrzegu. Uważam przede wszystkim jedną rzecz, że ja jestem akurat użytkownikiem karty przedsiębiorcy i to miejsce powinno być nie przypisane do samochodu, tylko powinno już miasta wydawać karty parkingowe, które wstawione są za szybę. Bo jeżeli na przykład mam w domu 3 samochody i jednego dnia nie wezmę auta, którym mam wydane pozwolenie, to już w strefie płatnego parkowania nie mogę parkować tym samochodem. To problem jest, mojego zdania. I jeszcze jedna sprawa. To pozwolenie powinno być wydawane na 2-3 miesiące, a jest tylko możliwość wykupienia go na miesiąc lub na cały rok z góry. I to jest problem. Czasami potrzebujemy na 3 miesiące wykupić takie miejsce, znaczy pozwolenie na parkowanie w zasadzie, bo to nie miejsce, ale pozwolenie na parkowanie w strefie płatnego parkowania. No i tu jest, widzę, takie mankamenty, gdzie mi to zgłaszają przedsiębiorcy, którzy tutaj w okolicach wykupili takie pozwolenia. Jeszcze się nikt nie urodził, żeby wszystkim dogodził, także to na to to... Nie ma reguły. A czy widzi Pan różnicę pomiędzy tym, jak było wcześniej, jak jest teraz, jeśli chodzi o zagęszczenie? Jest mniej, znaczy mniejszy ruch tutaj, mniej samochodów napchanych. No i to wszystko, no ale z kolei jadąc tam po innych tych osiedlach, no to jednak przybyło tych samochodów trochę. Także ma minusy i są i plusy. No.